Witamy bardzo serdecznie, drogie państwo. Ja jestem Czarnodowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Train Simulator. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą poprzednią trasę. Na przypadek jakieś tu ładowanie obiektów jeszcze włączyłem, ale już się z tym uporałem. Więc na czysto będziemy podróżować dalej. Dobra robota, teraz jej do Wells. I tak też zrobimy, drodzy państwo, i będziemy ruszyć dalej w drogę. Naszym pociągiem szybko bieżnym. Co to jest po naszej lewej? Będzie zakład? Czy to parking? Parking, aaa. Patrzcie, jakie lewej siedzę. Elementy. Parkingi tak już są ciekawe. Nie tak jak u nas w Polsce. Cały czas funkcjonuje, widocznie takie przypomnienie o tym, że istnieje NZM. Dajesz, raz. No tu 200 powinno być i co się stało? A co się stało? Myślę, że się NZ bez kończy i spanikowany. Przy takich prędkościach. To RZB naprawdę się przyjdzie. Pociąg stoi czy jedzie? Stoi, bo ma S1. Co ma wyraz? Znaczy nie wiem jaki to jest dokładnie po niemiecku. Po polsku by się powiedziało S1 w Polsce, ale nie wiem, czy nie wiem jak jest.
cały czas ułożona w drogę, więc nic złego się nie dzieje, żadnych później nie ma płci, co? Się rozpędzę, a zaraz będzie hamować. No właśnie. Thank you.
Znaczy, proszę Państwa, cicho siedział, ale nie chciałem za dłużej tych pięćdziesiątników. Skupienia od razu. Bo jednak stresa jest tutaj najważniejszym głosem. Dokładnie możecie Państwo posłuchać, ptaszku będzie cierpiał. Też nie wiem, czy to będzie słychać. Bo mnie za oknem cierpię, a nie w symulatorze. Zapiszmy sobie. Robię to się nie chcą otworzyć. Widzicie Państwo? Niestety. Trzeba i też tego klawisza użyć. No będziemy mogli być chwilę opóźnieni z tego co widzę. Robota teraz iść do Kale. Tak też robimy. Jedziemy do Kale. Rozpędzamy. Na razie na prędkości rozpadowe. Nie
Chyba tutaj tylko jeden tor jest zmodernizowany. Po prawo tak. Jeszcze na drewnianych utrwanych, to chyba 140 tylko można jechać. Dłuższy odcinek teraz będzie wyjście. Proszę na czoło. Mówicie, że jest wyrysowany. O dziwo. Ładnie. Dobrze nam idzie dzisiaj ta trasa. Jako, że dobrze nam idzie dzisiaj trasa, to w końcu trzeba ją zakończyć. No i tym sposobem zakończę dzisiejszy odcinek. Resztę trasy zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. I ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.